Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. Z tej strony Barton, a my dzisiaj tak na szybkości, żeby nie przedłużając, sprowadzimy sobie te oto maszynki, które tutaj są. Kilka ich jest. No i tak, na początku weźmiemy sobie przyczepę. I tak, co ona tutaj ciekawego ma, bo coś ona tu ma. Y. A, czyli możemy nadstawki zbudować. I nadstawki na kukurydzę, ależ fajne. Zresztą chyba będziemy tak jeździć sobie. Jak to było? Y, no. Ohoho, to tu będzie niezła akcja kukurydza. Tak dwie sobie zepniemy. Weźmiemy tam kogoś na odcinek. O, no to tak, myślę, że będzie dobrze. A jest tutaj coś po podejściu? O! O, open door, dobra. No, czyli tylko tu jest tak. No tu zamknij pas. O, tutaj z tyłu też. No, powiem wam, że naprawdę, naprawdę nieźle. Dosyć szybko, ale to co? Tu dwa łańcuchy. No, no dobra. I coś jeszcze jest? No, już nic. No to dobra. Chyba dwie sobie kupimy. No. To znaczy, no niby od nich to bierzemy. Dobra, no to dwie. Więc tak jakoś cofnąć. O, a czemu to jest otworzone? Dobra. Ciekawe, czy teraz się cofnie. O, za drugim razem się udało cofnąć. To dobrze, no i dobra. Lecimy sobie z takim oto zestawem przyczep. Myślę, że ten wyżniwa to on by miał ciężko, ten Ursus z podjechaniem tam pod tam te góry, co tam są. Tak jakby napełnić dwie pełne przyczepy. Nie wiem, ile tam wchodzi. No ale 10 ton, no to myślę, że tutaj wejdzie. Właśnie, przecież to chyba tu jest podane. 15 nawet, to chyba kiszonki. No i tak, gdzie sobie tym staniemy, tym całym zestawem? Pewnie gdzieś tutaj z tyłu. Gdzie? W sumie można na razie w silosie. Tak, no i dobra. Albo, wiecie co, tutaj sobie staniemy. O, tu. Aj, żebym zawadził w bramę. O, tak się tu przejedzie. Tu jest jakiś złom, ale tam chyba żadnych gwoździ nie ma. Nie wyrzucałem. No i dobra. O, tutaj bramę otworzyć. Trzeba. No i dobra, no i tam sobie będą wstały. No, tam krzaki są, ale to nic. No i tak, są tutaj owce, ale chyba ich się nie da kupić. Bo chyba jak kupywałem, to wywaliło grę. Nie wiem, czym to mogło być spowodowane. Ja jeszcze poza odcinkiem sobie spróbuję jeszcze raz kupić. Ciekawe, czy się uda, żeby się dało, ale raczej nie sądzę. No bo tak, to by było fajnie. Tam sobie jakieś ludzie chodzą. No i tak, co tutaj dalej bierzemy? A, kosiarkę sobie weźmiemy, albo nie. Ten właśnie oto wspaniały myśli rozrzutnik nawozu Amazona. A. Nie, dobra. Bo w kolejnym odcinku będzie też nowy nabytek. Chyba już każdy wie jaki, jakże wszedł w sklep, ale no to tam będzie od innego gościa kupiony. Taki Amazon. Rozsiewacz dwutalerzowy. Coś nam mówili, że jest lekko do poprawy, bo coś tam jeden talerz się nie kręcił, ale no, w sumie nie mogę go teraz odpalić, nie wiem dlaczego. A, stanę sobie nim tu. A tutaj chyba będą puste garaże, nie wiem na co. Albo nie.
O, tu go postawię, bo tutaj są te. W stodole będzie sobie stał, bo tu są palety, więc akurat będzie blisko wyciągnąć jakieś. No i tak, z tym co do tego koguta, nie zamontowałem go, no bo wiecie, teraz z wózka maszyn i w ogóle, więc nawet nie było czasu. Ale tak myślę, że chyba go sobie jednak kupię. No, czy potrzebny, czy nie, no jakby w nocy się jechało, no to jednak by się przydał. Zaraz, zaraz. Przecież miałem ładowarkę, a jej nie ma. Więc jeszcze ładowarkę będzie trzeba kupić, bo osprzęt już jest, tylko miałem kupioną, nie wiem czemu, ale jej nie ma. Może się, no czy ja wiem, czy by się sama sprzedała, no ale się kupiłem jeszcze raz. No. Myślałem, że się nie odczepi jak jest rozłożona, ale jednak się odczepi. No i tak, gdzie ją by tutaj postawić? Tu ją może postawię. No jeszcze dojdą te rozrzutnik, a nie, rozrzutnik to już jest obornika. Przewróci się, dobra. Trzeba rozłożyć. Rozrzutnik obornika i beczka. Beczka tutaj jest jakaś. Są, dobra. Nie. Więc beczkę muszę sobie jakąś znaleźć. Ale no to wszystko w kolejnych odcinkach. A w kolejnym odcinku no to już chyba będzie ten nowy nabytek i żniwa. Żniwa pewnie łubinu. No i tam gdzieś jeszcze jakieś pole. No, nie wiem ile tutaj pól sobie wziąć na początek. Myślę, że ze 4 no to tak minimum by było. Dobra, tą przestrzą sarkę sobie weźmiemy. O, i ją się tutaj schowa gdzieś do garażu. No, w sumie to można nawet i do tego. Wykręcimy tutaj. O kurde. Co to się stało? O kurde. Nie, nawet nie wiem co się stało. Znajdźmy sobie ją. Jest. Nie no, musisz się to wybaczyć, ja nawet nie wiem, jestem w szoku co tutaj się stało. Nie wiem, czym to jest było spowodowane. Tak, może ja już tego nie będę ruszał. Wezmę to poza odcinkiem sobie. A kupimy sobie ładowarkę, czyli Merlo. Ładowarkę Merlo. Już była kupiona, ale nie wiem, co się stało. Tak właśnie ona sobie tutaj wygląda. No i tu już mamy osprzęt, jakiś nam dają od razu w zestawie. Czyli łyżkę, widły do palet, no i widły do bel. I tak, do Merla sobie podczepimy do ładowarki od razu, żeby na pusto nie jechać, tą oto zgrabiarkę. I też taką właśnie tutaj od nich. O kurde, nie ten klawisz. No i sobie jedziemy na farmę. Jeszcze kilka maszyn, tam jest prasa, ale to jednak prasa też już będzie w kolejnym odcinku.
Nie wiem, co się stało, czy to jest z tym garażem było coś zwalone, czy nie wiem, no dotknąłem tylko drzwi i mnie wyrzuciło i no zaczęło mnie kręcić. Dobra, odjedziemy sobie naszym ZTS-em za torem. Dobra, tu niech sobie stoi. O kurde, ale tam stanął dziwnie. A z tą zgrabiarką sobie właśnie cofniemy w tamten zakątek koło talerzówki. No, trochę źle. O, no i dobra, myślę, że niech sobie tam tak stoi. Tu jeszcze sporo rzeczy wejdzie. I tak, łyżkę to gdzie tutaj odczepić? Gdzieś tutaj pewnie. O, myślę, że tu koło Forshaya. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Ja bym się z wami żegnał. Do kolejnych odcinków. Oczywiście oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Więc do kolejnego odcinka z serii Sam na Łysinie. Więc... Ja już sobie to zwiedzę wszystko poza odcinkiem, a w kolejnym odcinku zapewne żniwa. No i nowy nabytek, więc cześć.